Siemano, Tuszakal z tej strony i dzisiaj przedstawię Wam pierwsze 10 minut, chociaż to nie jest pierwsze 10 minut z gry, ale pierwsze 10 minut, które nagrałem, łącznie z jakieś godzinę 40 materiału, a graliśmy wczoraj od 19 do północy, więc trochę się zeszło. No z tego materiału pewnie godzinę 40 nie będzie, bo nie wszystko się nadaje. I nie wszystko też nagrywałem, bo nieraz niektóre rzeczy są cięte niechcący, bo był taki szał i taka jatka, że po prostu zapominałem włączać nagrywanie. Sami zobaczycie. Jedna rzecz, która mi się podoba, to to, że głosy się nagrywają, chociaż nie wszystkie, bo mojego nie ma. Myślałem, że mój będzie. Jak ja wciskam push to talka tak zwanego, tak, i gadam, no to chłopaki słyszą, ale to się nie nagrywa. Więc no nie wiedziałem o tym. Dogram za to komentarz jakiś tam teraz do tego materiału, który zrobi, do kolejnych pewnie też. A w przyszłości będę nagrywał w locie jakby dodatkowo swój głos, żeby to potem podłączyć, nie? Żeby to zsynchronizować. Poza tym no nie zawsze wszystko dobrze słychać, bo no mój komp jest w miarę mocny. Łącze też mam szybkie, ale no przy trzech ultimate'ach, badassach trochę krzaczy się, nie tyle może gra, no może nie tyle komputer, co sama gra. Jak czterech nas grało, to nieraz głosy urywało, nieraz niektóre animacje urywało, nieraz się coś przycinało, zatrzymywało, chociaż cały czas pokazywało tam powiedzmy maksymalnie 60 klatek, a minimalnie 30 i tam 20, 24 widzę najmniej. Co z tego, że widzę 24, jak na chwilę się obraz frizuje, tak? No, generalnie fajnie, podobało mi się. Było śmiechowo. Dzięki wszystkim, którzy się pojawili wczoraj i mogliśmy sobie wspólnie pograć. Podobało mi się też to, że porównując, gdy wchodzę na przykład na Opena online, tak, i ludzie się podłączają, no to wiadomo, że gram z całym światem, w cudzysłowie. Każdy, kto się tam chce podłączyć, to się podłącza, wyszukuje grę. A jak się gra z Polakami, no to fajnie, bo można sobie z nimi pogadać i potem wy sobie obejrzycie to i te komentarze też są śmiechowe podczas gry. Także no tyle mojego gadania. Pierwsze 10 minut w tym wypadku to będzie materiał z Firehawka, z tej rozgrywki, gdzie znajdujemy Lilith. Nie wiem, czy wiecie, znacie Givera Infinity, to jest Givera, gdzie nie kończy się magazynek. Jednemu z chłopaków w grupie udało się przeładować Infinity. Jak? Zobaczycie na materiale. No to już nie gadam, zapraszam. Cześć. Siemano, już jesteśmy z powrotem i zaczyna się jatka. Lilith, what's up, babe? Co? Nice. What are you doing? The bandits call me the Firehawk. My name's Lilith. I'm with the Raiders, like you. I keep the bandits in line so Roland can focus on taking down Jack. Anyway, long story. Czterech na jedno. Ja mam prawo. Wszyscy się na cycki patrzą. Ja nie, ja z tyłu. Łuki ciepło. Na ten hydraulikarowek. Nie chcecie, to ja mu lecę. To ja odgórę. Kolej chwa piechotą nie chodzi. To jest fajna akcja. Jeden coś bierze z misji, a jak ktoś co i to już, może, już to ma w grupie i może przyspieszyć, nie trzeba dobiegać. Podobnie w sanktuarium. Looking for Roland, huh? He's not here. The bloodshed's grabbed him. Vision broke up. Came after me. No, zaraz zaczynamy. To nie ma co gadać, to trzeba obejrzeć. I'll see if I can't phase blast him for you. No. Well done. I disappear.
Widzicie, jak to jest hardkorowa. Ja sobie zaraz dłuż. Amunicja bardzo szybko się kończy. I jestem tutaj w grupie razem z Bartonem najsłabszy ekspert. Mam ledwo co 51 poziom zaczęty. No i tutaj walę albo interfejserem, którego teraz widać, albo Norfleetem, żeby trochę... No, ma największy damage tak naprawdę, więc wtedy można pomóc tu chłopakom. Czasem można kogoś sobie wajpnąć, a czasem trzeba spierdzielać. O właśnie, kończy się amunicja. Logan's Gun pomaga. Do ładowania i sam oczywiście. Buta to wytrzymuje. No, wytrzymuje. Ultimate Badasses są hardkorowe. Naprawdę to jest jadka. O. Ratować zebrę. Nie wiem, ksywę zebra, bo miałem taką skórkę. I znowu nie mam amunicji. Dzięki. Spoko. To co ważne, to tak. Najlepsza strategia. Oslagować, bo w Ultimate World Hunter Mode masz potrójnego. Potrójny damage dzięki slagowi. I walić z najmocniejszych giver, jakie masz. Mam coś spagowanego i nie rzucam mierzami. Znaczy rzucam, ale nie mam tej animacji. Przycinki animacji. Nareszcie padł. Rzeczy, które wypadały... Cienkie. Białe, zielone, czasem niebieskie. Czasem. Ale jedno się udało trafić jakąś rzecz z 61 poziomu, już wypadła. To trochę dziwne, ale wypadło. Ale zwykła. O, ładowarką. Loganem i Shamem przydaje się bardzo. Nie trzeba latać do skrzynki. A tak naprawdę wsparcie Norfitem się przydało. Chociaż chłopaki trochę narzekali, że nic nie było widać przez zieloną mgłę. Za to jak się oslagowało przeciwnika, to i we mgle było widać, w kogo walić, albo ktoś jak... No mieliśmy tutaj w grupie razem ze mną trzech asasinów, więc co chwilę latali, zaznaczali, markowali, widać było zero nad głową, można było grzać. Na razie też. Ghosty. Wsparcie zasłania z góry. Nie wiem dlaczego. Nie robiłem zooma. Wolniej strzela wtedy. No chyba chciałem widzieć więcej. O właśnie, zaznaczonka. No i jednego mechromancera mieliśmy, więc. Mechromancer ma na imię. Znaczy. Ten Deathtrap ma na imię Andrzej. Bor jest świetny. Uderzenie z Bora jest wow. Znowu ładowanko. Dziupuch się bije. Tam szakal się ładuje. Oh.
Ratować zebrę. Ratować zebrę. Trzeba słyszeć, co się dzieje też na zebrę. Jak się pojawia Deathtrap Necromancera, to przebija się nawet przez czy przez inwentory, czy przez czy przez sklep, to jest jakiś bug, że w sanktuary śmiesznie, bo jak staliśmy wszyscy obok siebie i włączyłem właśnie chyba inwentory, to mi Deathtrap wisiał nad całym tym. O, i to tyle, urwało się nagrywanie, załatwiliśmy wszystkich. I tutaj wam właśnie pokażę na koniec, kolega, to co zgadnijcie wspominałem. To. Wiecie? Jak wolę całą przeładować Infinity. Thanks. Nie, zaraz zobaczysz. No tutaj ja niechcący wyrzuciłem ten facera. Kolega pozbywa się teraz magazynka, żeby pokazać, jak się przeładowuje Infinity. Jeszcze coś? Now, let's talk about rescuing my boy. O! Widzieliście? Zaczął się. Niezły myk. Chapter 7. Załatwiliśmy parę badassów. Rzeczy generalnie białe, zielone, to jak widać. Nic fajnego, nic hardkorowego. Żadnego perla. No i teków. Chociaż podobno właśnie z ludzkich ultimate'ów badassów coś A, i tutaj jeszcze też nie urwało głos, a chodzi o to, że podczas przenoszenia, zaraz kolega powie, jak podczas przenoszenia, jak mila zrobisz, to nie odtwarza się ta animacja, tylko od razu cię przenosi. Ja poszedłem. Jak ona nas teleportuje, tak się atakuje rękami, gdy ona nas teleportuje, to przestaje być animacja, jak zasłaniamy się. No i to by było na tyle w pierwszej części. Będzie jeszcze kilka na pewno, więc mam nadzieję, że się fajnie oglądało. Do następnego razu. Cześć!